Biskup Augsburga poświęcił miejsce i kamień węgielny pod nowy kościół rzymskokatolicki w Radechowie w obwodzie lwowskim. Uroczysta msza święta odbyła się 4 czerwca w Wigilię Święta Zesłania Ducha Świętego. Przewodniczący delegacji biskupów niemieckich, którzy niedawno odwiedzili Ukrainę, jego eminencja Bertrand Johannes Mayer w obecności arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i biskupa Witalia Skomarowskiego symbolicznie wmurował kamień węgielny pod nowy kościół w Radechowie, którego budową będzie opiekować się wspólnota katolików Augsburga. Patronem nowego kościoła w Radechowie będzie święty Józef. Kamień węgielny pod nowy kościół w Radechowie został przywieziony z Ziemi Świętej, po której chodził wasz opiekun, święty Józef, powiedział biskup Bertram Johannes Mayer. Z arcybiskupem lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim jego łączy doświadczenie wspólnej pracy podczas pontyfikatu Jana Pawła II, osobistym sekretarzem którego był Mieczysław Mokrzycki. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował biskupowi augsburskiemu Bertramowi Majerowi za wizytę solidarności oraz pomoc w budowie nowego kościoła na ziemiach archidiecezji lwowskiej. Sono anche quello che costruirà questa chiesa. Sì, sì, sì. Lui ha fatto la chiesa di San Giovanni Paolo. Ah, sì, sì, sì. Dove paroli ha benedetto la pietra. Soltanto fare pressione. E tenere. Premere e tenere. Chiese proposto? Chiese biscopi di Italia? Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Jesus Christus. In saecula saeculorum. Amen. Grazie.